Wałbrzyszanką, ja się tu urodziłam, ja tu mieszkam, ja kocham to miasto, ja kocham ludzi w tym mieście, dlatego chcę wam dzisiaj powiedzieć dobrą nowinę. Chcę wam powiedzieć dobrą nowinę, że Jezus Chrystus, ten, który umarł, on zmartwychwstał, on żyje i on może zamieszkać w twoim sercu, tak jak zamieszkał w moim. Bo kiedyś moje życie było życiem pustym, było życiem bez nadziei żadnej, było życiem bez żadnego celu. Ja nie wiedziałam w ogóle, po co ja żyję. Wydawało mi się, że moje życie jest dobre, ale w moim sercu była pustka i miałam różne stany. Różne stany miałam takie, że w ogóle nie wiedziałam w ogóle, kim ja jestem, kim ja jestem. Ale przyszedł w moim życiu taki czas, kiedy poznałam, kiedy spotkałam Jezusa Chrystusa i wy możecie to samo dzisiaj mieć, jeśli przyjmiecie go swoim sercem, bo nie wystarczy wyznawać, że się wierzy w jego istnienie, że się wierzy w tego Boga, że się wyznaje go, tylko Jezus Chrystus to jest żywy Bóg, który chce zamieszkać w twoim sercu. On powiedział, że musimy się na nowo narodzić, że kiedy przyjmujemy go do swojego serca, kiedy wierzymy w to, że on umarł za nas i że on wziął wszystkie nasze grzechy na krzyż Golgoty, że on wziął wszystkie nasze choroby na krzyż Golgoty, to wtedy przyjmujemy i rodzimy się na nowo z Bożego Ducha. Sercem wierzy się ku zbawieniu, ustami wyznaje się ku usprawiedliwieniu. To, co uwierzysz w sercu, musisz wyznać swoimi ustami. Ja tutaj przed wami chcę wam powiedzieć, że Jezus jest moim Panem. Jezus jest moim Panem, że On mnie uratował, że On mi dał teraz radość, On mi dał szczęście, On wyprostował wszystko to, co krzywe, On z osoby niepewnej uczynił pewną osobę. Ja w tej chwili jestem zupełnie inną osobą, niż kiedyś byłam. Ja miałam kiedyś myśli samobójcze, bo nie wiedziałam. Tak naprawdę diabeł chciał na moje życie nastawał, chciał, żebym ja po prostu odebrała sobie życie. Bo kiedy nie widzisz rozwiązania do swoich problemów, kiedy tych problemów jest za dużo, to myślisz, że to jest najlepsze rozwiązanie i najlepsza ucieczka. Ale to Jezus jest ratunkiem, bo Bóg tak umiłował świat, że On posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Życie wieczne masz tylko w Jezusie Chrystusie. Życie wieczne masz tylko wtedy, kiedy Go przyjmujesz do swojego serca. Nie wtedy, kiedy mówisz, że w Niego wierzysz, bo demony również wierzą i drżą. Możesz wierzyć w coś, ale w ogóle możesz Go nie przyjąć do swojego życia. I to jest tylko pusta mowa. Pusta mowa. Jezus to jest żywy Bóg. To jest żywy Bóg i On, tak jak działał 2000 lat temu, tak samo działa i dzisiaj. Jezus dzisiaj uzdrawia, Jezus dzisiaj uwalnia. To nie ludzie, tylko Jezus w nas, który w nas zamieszkał, uczynił z nas świątynię Ducha Świętego. On mówi, ty jesteś ramię Pana i my jesteśmy tutaj przedłużonym Jego ramieniem. I ja dzisiaj chcę wam powiedzieć, dzisiaj jest dzień łaski i dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie zatwardzajcie serc swoich na to słowo. Nie zatwardzajcie serc swoich, bo teraz przybliżyło się do was Królestwo. Bo Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, ale Królestwo Boże to jest pokój, radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. To Królestwo jest w nas i kiedy my jesteśmy tutaj z wami, to do was się przybliżyło Królestwo. Dzisiaj możesz doświadczyć tego Królestwa. Dzisiaj możesz doświadczyć pokoju, który przewyższa wszelki rozum, ponadnaturalnego, jakiego świat dać nie może. Dzisiaj możesz doznać radości, że każda cząstka smutku będzie zabrana z twojego serca, że depresja odejdzie. Dzisiaj to możesz mieć, kiedy ciebie teraz dociska diabeł, kiedy ciebie teraz dociskają różne czarne myśli, kiedy ciebie teraz dociskają duchy samobójcze, to ja ci mówię, że dzisiaj możesz być wolny od tego w imieniu Jezus, bo Słowo Boże mówi, że na imię Jezus zegnie się wszelkie kolano, a każdy język wyzna, że jedynie On jest Panem i Królem i nie ma innych pośredników do Ojca. Tylko Chrystus umarł za nas, tylko Chrystus przelał swoją krew, tylko Chrystus był
posłuszny aż do śmierci krzyżowej. I to On wziął wszelką karę, która się nam należała na siebie. I dzisiaj, kiedy przyjmiesz Jezusa Chrystusa, ta kara, która się Tobie należała, ona zostanie, Jezus Chrystus ją poniósł na krzyż i będziesz czysty i wolny, będziesz sprawiedliwy, będziesz narodzony z Bożego Ducha, staniesz się dzieckiem Bożym, będziesz mógł wołać Abba Ojcze, czyli tatusiu kochany, bo On czeka z utęsknieniem. Mówi, szukajcie Bożego Królestwa, szukajcie Jego sprawiedliwości. Czy Ty dzisiaj szukasz Go? Czy Ty Go szukasz, bo On czeka i On da Ci się znaleźć? Czy Ty do Niego wołasz? Czy tylko wykonujesz jakieś rytualne obrządki? Czy Ty tylko chodzisz do kościoła tylko po to, żeby usprawiedliwić się przed Bogiem? Nie musisz się usprawiedliwiać, bo to jest Twój kochany tata. On Ciebie kocha, On na Ciebie czeka. On chce Cię dzisiaj uzdrowić, On chce Ciebie dzisiaj uwolnić. Taki jest Ojciec, bo Ojciec daje dobre dary swoim dzieciom. Ojciec daje dobre dary. Poznaj Ojca, a Ojca poznasz przez Jezusa Chrystusa, bo Chrystus mówił, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja poznałam Ojca dobrotliwego, Ojca, który się o mnie troszczy, Ojca, który mnie zaopatruje. To są Jego imiona. To jest Bóg, który zaopatruje. To jest Bóg, który uzdrawia. To jest Bóg, który nigdy się nie spóźnia, potężny w mocy swej. To jest Bóg cudów. Takiego Boga możesz dzisiaj poznać. Boga potężnego. Nie jakąś figurkę, nie jakiś obrazek, nie kogoś, jakiegoś starca w niebie, który grozi Ci palcem, który czeka, żebyś tylko dobrze czynił, bo dobrze ludzie idą do piekła. Piekło jest tylko i niebo, a tylko przez Chrystusa jest zbawienie. Dzisiaj możesz przyjąć Chrystusa i możesz mieć pewność zbawienia, że niczym sobie już nie musisz zasługiwać na niebo. Ojciec czeka na Ciebie dzisiaj. Chcemy to dzisiaj Wam tutaj powiedzieć, abyście poznali prawdę, bo poznacie prawdę, a prawda prawdziwie Was wyzwoli. Szukajcie Jego Królestwa, sięgnijcie po Słowo, bo Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Słowem jest Jezus Chrystus. Sięgajcie po Biblię, sięgajcie po prawdę i sprawdzajcie, czy tak się rzeczy mają. My nie mówimy teraz niczego, co nie jest zapisane w Bożym Słowie. My mówimy to, co jest zapisane w Biblii. Sięgajcie po Biblię, czytajcie i sprawdzajcie. Myślcie samodzielnie. Nie wdawajcie się tutaj w to, że to, co wam tyle lat wbijano do głowy, że to jest prawdą, bo tego nigdy nie sprawdzaliście. Ale jeżeli sprawdzicie, jeżeli osobiście zawołacie do Jezusa, jeżeli przyjdziecie do Niego, to On nie jest głuchy na wasze wołanie. Bo my tutaj, jak tu stoimy, jak tu jesteśmy, każdy z nas zawołał do tego Jezusa i Jezus przyszedł do naszego życia i Jezus nas uratował i byliśmy w różnych zawirowaniach i każdy ma różne świadectwo. A w tej chwili możemy powiedzieć, że naszym szczęściem jest być blisko Boga, że naszym szczęściem jest to, że On zamieszkał w naszym sercu, że naszym szczęściem jest to, że On jest Panem naszego życia. Możemy śmiało tutaj stanąć i możemy śmiało tu przed Wami to głosić tego Jezusa, bo jeżeli my przyznajemy się do Niego przed ludźmi, to On się przyzna do nas przed Ojcem, który jest w niebie. Tak mówi Boże Słowo. I to nas raduje i to nas cieszy. Dlatego naszym tutaj jakby obowiązkiem jest mówić tą prawdę, abyście ją poznali, abyście jej szukali, abyście ją zgłębiali. A to od Was zależy po prostu, czy będziecie tego Jezusa szukać. To jest wolna wola Wasza. Ale pamiętajcie, że to od Was zależy, czy Wy tą prawdę będziecie naprawdę chcieli szukać. A jeżeli będziecie szukać, to ją znajdziecie. Amen.